Jerzy Zajączkowski urodził się w 1972 roku we Wrocławiu. Jest absolwentem Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom obronił w 1997 roku w pracowni rzeźby profesora Alojzego Gryta. W latach 2002-2007 studiował malarstwo w pracowni profesora Shona Scaliego na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Brał udział w wielu wystawach, m.in. w ramach 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017 oraz w Monachium i Minden. Dziś zaprezentuję Państwu obraz zupełnie wyjątkowy. Jest wypadową wielu składników, ponieważ nie został zamknięty na płaskiej kartce czy podobraziu. Można powiedzieć, że już sama forma jego bazy, czyli pogiętej blachy, każe nam się zastanowić, czy przypadkiem nie patrzymy na rzeźbę. Nie mamy jak tego rozstrzygnąć, ponieważ autor skończył zarówno studia rzeźbiarskie, jak i malarskie. Sam mówi o swoich obrazach, ale wspomina również, że pracując nad konkretnym dziełem najpierw buduje konstrukcję. Prezentowane dzieło to wysmakowane połączenie abstrakcjonizmu i puentylizmu. Na złamanej powierzchni oglądamy, a właściwie jesteśmy świadkami pewnego rodzaju wibracji. Zestawione obok siebie kolorowe kropki powodują, że obraz żyje. Za każdym razem, jak na niego patrzymy, wygląda inaczej. Zmienia go najdrobniejsza smuga światła lub kąt patrzenia. Nawet jak już nam się wydaje, że oswoiliśmy się z konkretną przestrzenią, to za chwilę dostrzegamy punkt koloru, którego powinno nie być w danym miejscu. Zaczyna nie zgadzać nam się algorytm, który sami chcemy napisać, tłumacząc sobie to dzieło. Im dłużej obcujemy z pracą, w pewnym momencie dostrzegamy, że wpatrujemy się we fragment znanej nam rzeczywistości. Zastosowane kropki mogą również nawiązywać do rastra, który tworzy się przy powiększeniach w dużej skali. Czy to możliwe, że artysta aż tak nas kokietuje? Pokazuje nam skrawek, ułamek rzeczywistości, poddając go swoim filtrom. Gęsto rozmieszczone wielobarwne punkty zostały zamknięte w mocno geometryczne formy. Zastosowane kolory powodują bardzo emocjonalny odbiór dzieła. Barwa współbrzmi z formą i silnie oddziaływuje zarówno na nasz zmysł wzroku, jak i na wyobraźnię. Jak sam artysta mówi, zajmowało mnie to, co nie przypomina świata rzeczywistego. Formy oczywiście są czerpane z tego, co nas otacza, jednak szukam czegoś, co nie jest dosłowne, a wieloznaczne. Bardzo sobie cenię malarstwo figuratywne i mam wielu ulubionych malarzy, jednak jest mi bliżej do abstrakcyjnego myślenia o malowaniu. Takie pojęcia jak rytm, powtarzalność, ilość, pełnia są tematem mojego malarstwa. Moje malowanie przyszło dużo później. Zaczęło się od rysowania. Przez parę semestrów w Monachium zajmowałem się głównie rysunkiem. Tworzyłem geometryczne kształty, które wypełniałem ołówkiem. Proces powstawania był trochę maniakalno-obsesyjny. Chciałem budować strukturę, która wypełni jakiś obszar, a potem kolejną i kolejną. Profesor Scali zawsze mnie pytał, czy to mi wystarcza, czy to jest to, czego chcę. On chciałby zobaczyć, jak można moje rysunki przełożyć na malarstwo. Próbowałem różnych eksperymentów. Pozostał mi regularny ruch kreślenia ołówkiem. Linia jest konsekwencją fizycznego działania, bo robisz kreskę w przód, w tył, w przód, a w malarstwie jest nacisk pędzla. Bardzo proste, wynikające z mechaniki. Dla mnie było istotne, aby powierzchnia drgała, żyła, aby tworzyły się struktury budujące jakieś napięcie. Musiałem znaleźć pomost pomiędzy rysowaniem i malowaniem. I z tych poszukiwań naturalnie powstała kropka. Ona też przeszła pewien proces kształtowania. Najpierw były to pociągnięcia pędzla, potem kwadratowe punkty, które determinował pędzel, jego miękkość i grubość. Ostatecznie powstała kropka. Myślę, że jest we mnie rzeźbiarskie wyczucie formy, a materiał wyniknął z chęci zmian. Chciałem zobaczyć, jak kolor i punkt wyglądają na zupełnie innej powierzchni. Prace, które powstają na metalu, są wyrazem zamiłowania do geometrii. Moje malarstwo się na niej opiera. W pewnym momencie kształty geometryczne zaczęły wychodzić w przestrzeń. Pomyślałem, że warto wyciągnąć je z powierzchni płótna i zbudować obraz, który nie będzie tylko płaski, ale trójwymiarowy. Kolor ma duże znaczenie. To są emocje.
Głównie nastrój o tym decyduje, jaki będzie obraz. Moje malarstwo zmieniło się. Teraz kolorystyka jest bardziej wyciszona, monochromatyczna. Dużą rolę odgrywa w tym wszystkim intuicja. Mam nadzieję, że zainteresowałam Państwa sylwetką Jerzego Zajączkowskiego.